początku to nie był nasz mecz. Dziewięćki nawróciły dobry poziom, trzymały nas blokiem, miały nas rozpisane praktycznie w każdym elemencie. My nie pokazałyśmy tego, co potrafimy, nie był to nasz mecz. Trenujemy dużo lepiej, musimy to przenieść na boisko i myślę, że będzie lepiej. Nie weszliśmy w mecz od samego początku, brakowało energii, brakowało wszystkiego tak naprawdę. Myślę, że powinniśmy skupić się na tym, aby iść do przodu, już nie rozpamiętywać tego, co było. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej na samych meczach. Spodziewaliśmy się tutaj walki, spodziewaliśmy się tutaj innego wyniku, innej gry, przede wszystkim naszej innej też postawy. Tak jak już mówiłam, rywalki dobrze nas trzymały w bloku, w obronie. Nam zabrakło dokładności praktycznie w każdym elemencie i kończącego ataku. Myślę, że wszystkie bardzo poważnie podeszłyśmy do tego meczu na wideo. No, nastawiałyśmy się na ciężkie spotkanie. Gdzieś tam no, okazało się, że Bydgoszcz nie zagrała w pełnym składzie, na pewno też to miało jakiś wpływ, ale no, uważam, że nasza koncentracja po prostu była bardzo duża na ten mecz, bo gdzieś tam w poprzednim spotkaniu powinęła nam się noga, przegrałyśmy z Kaliszem. No i chciałyśmy bardzo dobrze zakończyć po prostu tutaj w tym roku granie, no i radośnie udać się na święta. No wydaje mi się, że zachowałyśmy po prostu więcej chłodnej głowy i gdzieś tam potrafiłyśmy dokończyć tego drugiego seta. Fajna też zmiana Karoliny Druszkowskiej, trener regularnie wprowadza ją na blok i no i tylko się cieszę, że wszystko fajnie funkcjonuje i mamy naprawdę całą dwunastkę do grania, trzynastkę. No myślę, że teraz jak pokazała pierwsza kolejka i początek drugiej, możemy walczyć z każdym. Wydaje mi się, że mamy bardzo fajnie skomponowany zespół na treningach, mamy bardzo wyrównaną rywalizację. Myślę, że to jest nasza główna siła. Nie mamy jakby jakiegoś głównego lidera w tym zespole, tylko po prostu każda idzie za każdą i wydaje mi się, że ta zespołowość tutaj jest kluczem do wygranych. No bardzo chciałybyśmy po nowym roku również dalej grać swoją siatkówkę, dobrą siatkówkę, dostać się do playoffów, a później co nam się uda namieszać, no to nasze. Myślę, że każdy mecz po prostu gramy dla siebie i staramy się robić to jak najlepiej. Na pewno weszłyśmy bardzo źle w ten mecz. Nasze treningi wyglądają naprawdę o wiele lepiej. Od samego początku rywalki kontrolowały to spotkanie, praktycznie od każdego seta. Ciężko później było nam je gonić, tym bardziej, że bardzo miały dobry blok dzisiaj oraz obronę, więc z mojej perspektywy źle po prostu zaczynamy te sety i później jesteśmy już troszkę na straconej pozycji, ponieważ musimy gonić zespół. Tak, na pewno potencjał w nas drzemie, na pewno mamy większe aspiracje. Teraz naprawdę chcemy zawalczyć o tą ósemkę. Jesteśmy w połowie sezonu i tak naprawdę wszystko jest możliwe, tylko tak jak mówiłam, musimy dać więcej energii, więcej od siebie i nie pozwolić na to, aby źle zaczynać sety i w końcówkach to zatrzymać zimną głowę, chłodną głowę i wygrywać te końcówki. Chcemy zagrać jak najlepiej i to nieważne, czy są dwa dni do meczu, czy cały tydzień na przygotowania. Tak po prostu jest to skonstruowane, wiadomo, przez panującą pandemię, dlatego nie ma co rozpamiętywać, czy to dobrze, czy to źle, tylko skupić się po prostu na kolejnym rywalu i dać z siebie wszystko.